Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym krótkim briefingu prasowym poświęconym Miejskiemu Klubowi Sportowemu Sandecja Nowy Sącz oraz budowie stadionu dla tegoż zespołu sportowego, stąd obecna z nami pani prezes spółki, która się tym zadaniem zajmuje, Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Szanowni Państwo, ja tylko na początek chciałbym poinformować, że wczoraj Rada Nadzorcza MKS Sandecja Nowy Sącz podjęła decyzję o obsadzeniu nieobsadzonego jak dotąd stanowiska prezesa klubu sportowego. Nowym prezesem został pan Paweł Cieślicki, znany kibicom sądeckim. Był on prawie 4 lata dyrektorem zarządzającym klubu Sandecja. W momencie, kiedy Sandecja dostała się do ekstraklasy w 2017 roku, więc ma doświadczenie w zarządzaniu klubami sportowymi. Był też wieloletnim prezesem klubu sportowego Barciczanka z okolic Starego Sącza. Jest znany w środowisku sportowym, zasłużony działacz, który głównym celem zarządczym dla nowego zarządu, szczególnie dla prezesa, będzie pozyskanie sponsorów strategicznych dla klubu, a przede wszystkim przyszłego nabywcy wszystkich akcji MKS Sandecja Nowy Sącz. Drugą informacją jest informacja związana z otwarciem przetargu na budowę stadionu. Przetarg będzie otworzony dnia 7 października bieżącego roku. Opóźnił nam się, bo pierwotnie miał być 11 września. O przyczynach tego właśnie opóźnienia pani prezes kilka słów. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, kilka słów na temat postępowania przetargowego. Otóż przetarg cieszy się dość dużym zainteresowaniem ze strony wykonawców. Łącznie zadali oni ponad 200 pytań. Każde pytanie wymaga szczegółowej analizy przez zespół projektowy, który wraz ze mną pracuje nad postępowaniem przetargowym, a także udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi. Pytania generalnie spływały i spływają jeszcze do dnia dzisiejszego, natomiast zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych spółka de facto nie musi na nie wszystkie odpowiadać. Musi odpowiedzieć na te pytania, które zostały zadane do dnia 24 sierpnia tego roku. Jednakże ze względu na charakter tych pytań, a także kluczowe według nas ich znaczenie dla całego postępowania przetargowego, podjęliśmy decyzję, iż odpowiemy na wszystkie pytania, które zostały zadane do dnia 18 września tego roku. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby wykonawcy prawidłowo skalkulowali wartość zamówienia bez zbędnych ryzyk. W przypadku, gdybyśmy nie udzieli odpowiedzi na któreś z pytań, mógłby wykonawca dołożyć do oferty, doliczyć po prostu koszty ryzyka, co zapewne przełożyłoby się na wzrost wartości danej oferty. Drugim takim argumentem świadczącym o tym, że powinniśmy udzielić odpowiedzi na te pytania jest, czego byśmy oczywiście nie chcieli, na przykład rezygnacja danego wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym. Co nie jest naszym celem? Naszym celem głównie jest zapewnienie dużej konkurencyjności całego postępowania przetargowego, a także tego, aby ceny były prawidłowo skalkulowane przez wykonawców, potencjalnych wykonawców. Stąd też decyzja o zmianie terminu składania ofert. Przesuwamy go o kilka dni, na 7 października tego roku. W dniu wczorajszym zostały opublikowane końcowe już pytania wraz z odpowiedziami przez zespół. Również informacja o zmianie terminu składania ofert została w dniu wczorajszym opublikowana. Wykonawcy będą mieli troszeczkę czasu, aby jeszcze sprawdzić swoje oferty, jeszcze zweryfikować je pod kątem cenowym. I cóż, myślę, że to krótkie przesunięcie o parę dni tak naprawdę w skali całego przedsięwzięcia niewiele znaczą, a mogą znacznie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności całego postępowania.